kasku żółtym, oczywiście jest to Duńczyk. I jak widzimy spod płotu wystartuje teraz przedstawiciel prowadzącej ekipy, a więc szwedzki Thomas Jonasson. Jonasson jeździ z piątką, coraz niżej słońce tutaj nad fabryką wojeńską. Tam widzimy zarys tego zakładu produkcyjnego. Coraz trudniej jest nam obserwować wydarzenia dziejące się na drugim wirażu, ale jakoś spróbujemy sobie z tym poradzić. 13 sekund, zawodnicy muszą ustawić się już na swoich miejscach, bo Mick Bates chciałby puścić ich do boju. Chciałby już zwolnić taśmę po raz 18 dzisiejszego wieczora. Daleko od taśmy Ward, ale to dobrze mu zrobiło, bo on jest pierwszy. Po krawężniczku Ward. Tak jest, Australijczycy, zdaje się, mają sporą szansę wzbogacić się o 3 oczka. W tym wyścigu drugi jedzie, no właśnie, Nils Christian Iversen, ale już atakuje go tutaj Thomas Jonasson, robiąc takie nożyce nogami na swoim motocyklu. Balansował tam bardzo poważnie, uciekł mu na razie na 2-3 metry Puk Iversen, ale Jonasson jeszcze nie składa broni. Jeszcze ciągle próbuje różnymi sposobami rozpędzać swój motocykl, ale teraz takie nieco pasywne wejście w pierwszy wiraż. Jednak dobra jazda w tym pierwszym wirażu, no i na prostej fantastyczna prędkość motocykla popularnego w Gdańsku Tomka. A więc Szwedzi mają dwa, znowu odskoczą o kolejny punkt Duńczykom. No bezbarwnie, żeby nie powiedzieć momentami bezmyślnie jeździ Nils Christian Iversen dzisiaj w Vojens. Traci punkty na dystansie. Tak stało się i w tym wyścigu. 3 punkty dla Australii, Darcy Ward, 2 oczka dla Szwecji, Thomas Jonasson stracony na dystansie, a więc tylko przywieziony do mety, 1 punkt z urzędu Puka Iversena i 4 przyjechał w tym wyścigu Tobias Busch z reprezentacji niemieckiej. No tak, z całą pewnością tutaj menadżer ekipy duńskiej ma duży orzech do zgryzienia, ponieważ Nils Christian Iversen dzisiaj w zasadzie nie prezentuje swoją postawą na torze nic ciekawego. Z całą pewnością będzie jechał lepiej w Gorzowie, gdzie jak wiemy startuje na co dzień. Niemniej jednak to właśnie... No to się jeszcze okaże chyba. Że nie, no na pewno pojedzie. Darcy Ward po świetnym starcie przytrzymał wewnętrzny tor jazdy i wysforował się na pierwsze miejsce, jechał niezagrożony i w zasadzie o postawie tego zawodnika nic więcej nie trzeba dodawać, natomiast bardzo ciekawe widowisko stworzyli nam zawodnicy w kasku niebieskim i żółtym, a więc Nils Christian Iversen i Thomas Jonasson. Szwed początkowo jechał na trzeciej pozycji, jednak szybkość, jaką tutaj właśnie w tej chwili widzimy, nabrał na wyjściu z pierwszego łuku, z drugiego lub trzeciego okrążenia, pozwoliła mu na to, aby wyprzedzić Duńczyka i to właśnie Szwedzi powiększyli z 1 do 2 punktów przewagę nad ekipą gospodarzy. Uradowany w parku maszyn Darcy Ward. Tutaj proszę bardzo, zaprezentował nam radość również do kamery, żeby Państwo widzieli, jak on się naprawdę cieszy. To jest właśnie Darcy Ward, ten podwójny, indywidualny mistrz świata juniorów. No a smutek w zasadzie niewiele, jak zwykle.